Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy wykład poświęcimy Rosji, bo to bardzo ważne państwo, ważne w Europie, ważne na świecie no i jest to nasz sąsiad. Polska leży między dwoma dużymi państwami, Niemcami i Rosją, i oba te państwa są dużą częścią polskiej historii, szczególnie po rozbiorach. W rozbiorach Polski uczestniczyły. Prusy, Hohenzollernów, Austria, Habsburgów i Rosja, w której rządziła Niemka, Katarzyna II, nazwana potem Wielką, ale była to Niemka. Możemy powiedzieć, że rozbiory zawdzięczamy Niemcom, rządzącym w trzech ościennych państwach. Zaborcy nas wynaradawiali, ale nie zniszczyli. I potem, po 123 latach nieistnienia na mapie, Dopiero pierwsza wojna światowa stworzyła warunki do przebudowy Europy i na nowo utworzenia państwa polskiego. Potem była druga wojna światowa, znowuż wywołana przez Niemcy, ale przecież w zmowie ze Związkiem Sowieckim. I znowu podzielili sąsiedzi nasz kraj i w naszej polskiej historii określane jest to mianem czwartego rozbioru Polski. Po II wojnie światowej Polska odrodziła się na nowo, ale w zmienionych granicach. Stalin przesunął te nasze granice na wschód, zabrał Niemcom ziemię i kształtem zbliżył naszą powierzchnię do, do czworokąta. Dlaczego? No, Stalin twierdził, że będziemy przez to buforem przed ewentualną agresją z zachodu, przed agresją niemiecką. No i przez to, że nasze ziemie zachodnie wydarte zostały Niemcom, to będziemy z Niemcami w stanie wiecznej wrogości. Ci nasi sąsiedzi, uczciwie rzecz biorąc, rozgrywali nas między sobą. Byliśmy słabi, a oni nas rozgrywali. Po rozbiorach zrobionych przez naszych sąsiadów, do dziś odczuwamy różnice w rozwoju gospodarczym Polski. Zachodniej i Wschodniej. No taka spuścizna po naszych sąsiadach i zaborcach w jednym, ale widzimy ją gospodarczo na mapie Polski do dzisiaj. Ona realnie występuje tych różnic między rozwo rozwojem gospodarczym w obrębie poszczególnych zaborów do tej pory nie zlikwidowaliśmy. I nawet ten podział na partie polityczne jest często między PIS a PO jest często z tym związany. Ale dzisiaj jesteśmy już członkiem Unii Europejskiej, członkiem rodziny Zachodu. I do tego Zachodu wprowadziły nas uwaga Niemcy. Niemcy, które przez tysiąc lat naszej historii były naszym wrogiem numer jeden, a od niedawna stały się naszym sojusznikiem. A Rosja. Właśnie, porozmawiajmy dzisiaj o Rosji. Bo ona naszym sojusznikiem jeszcze nie jest. Rosja jest największym powierzchniowo krajem na świecie. Współcześnie po rozpadzie Związku Sowieckiego Rosja ma powierzchnię wynoszącą ponad 17 milionów kilometrów kwadratowych. Czy to jest dużo? No, Stany Zjednoczone i Unia Europejska wzięte do kupy mają powierzchnię zaledwie 14 milionów kilometrów kwadratowych a więc zdecydowanie mniejszą niż Rosja. Rosja jest o 3 miliony kilometrów kwadratowych większa niż Stany Zjednoczone i Unia Europejska razem wzięte. A gdyby połączyć Chiny ze Stanami Zjednoczonymi, no to będą miały tylko nieco większą powierzchnię niż sama Rosja. Stany Zjednoczone i Chiny mają łączną powierzchnię 19,4 miliona kilometrów kwadratowych, a Rosja ma, tak jak tu pokazuje na slajdach, 17,1 miliona kilometrów kwadratowych. Tak, powierzchniowo Rosja jest prawdziwym światowym gigantem. No tak, ale przecież jeszcze całkiem niedawno ta Rosja w trochę powiększonych granicach, razem z tymi przystawkami, nazywała się Związkiem Sowieckim i wówczas miała powierzchnię 22,4 miliona kilometrów kwadratowych. To było zdecydowanie więcej niż Stany Zjednoczone i Chiny dokupy wzięte. Związek Radziecki było 3 miliony kilometrów kwadratowych większy niż Stany Zjednoczone i Chiny łącznie. Można powiedzieć, że gdyby połączyć Stany Zjednoczone, Chiny i Unię Europejską, to ich łączna powierzchnia jest niewiele większa od byłego już Związku Sowieckiego. Podkreślam tę rolę powierzchni, bo ona jest jednym z najważniejszych czynników definiujących znaczenie Rosji w historii i obecnie. Rosje przedzielają góry Uralu, które są geograficzną granicą między Europą i Azją. Te góry Uralu będę zaznaczał na mapach no, tą grubą linią. Ona często jest czerwona, no staram się ją tak uwypuklić, żeby była widoczna. I jak widać, część europejska Rosji to zaledwie 1 czwarta jej powierzchni, a część azjatycka to aż 3 czwarte powierzchni Rosji. Tak. Rosja jest krajem obszarowo olbrzymim i leżącym, uwaga, na dwóch kontynentach Europy i Azji. I ta część azjatycka jest trzy razy większa od europejskiej. To jest ważne. A jak przedstawia się Rosja ludnościowo? No, ta dzisiejsza Rosja ludnościowo liczy zaledwie 146 milionów mieszkańców i jest dopiero na dziewiątym miejscu w świecie. Na dziewiątym? Obawiam się, że jest to miejsce tylko tymczasowe, bo, bo liczba ludności Rosji spada. Od roku 1993 spadła już o 2,4 miliona mieszkańców. A ten dolny wykres to przyrost ludności i widzimy, że okresami był to przyrost ujemny, a obecnie znowu schodzi Rosja na minus. Ludności w Rosji będzie ubywać. Tu jeszcze widzimy dane statysty z prognozą do 2026 roku. W okresie pięciu lat 2021-2026 Ubędzie w Rosji aż 1 milion mieszkańców, a w okresie dekady 2016-2026 ten ubytek będzie wynosił 1,7 miliona mieszkańców. Rosja się wyludnia, zresztą jak cała Europa Wschodnia, no może nawet nieco szybciej od średniej dla wschodniej Europy od zakończenia II wojny światowej aż do upadku Związku Sowieckiego następował stały wzrost liczby ludności i to zarówno w Rosji, jak i w całym Związku Radzieckim. Tu państwo widzicie na wykresie, w ciągu czterech dekad ludność Związku Radzieckiego wzrosła o ponad 60%, a ludność Rosji wzrosła o 45%. Widać to, prawda? jak bardzo rozmnażaliśmy się. Jest to dosyć symptomatyczne, bo przecież żyło się wówczas w Związku Radzieckim trudno. Zresztą jak w całym obozie socjalistycznym. I w dodatku rozbudowywany był system łagrów w głagu w tym Związku Sowieckim. Szacuje się, że przez te łagry Związku Sowieckiego przeszło około 18 milionów ludzi. Można by to nazwać łamaniem społecznego kręgosłupa, wymazywaniem historii i religii, ale tak to się u Sowietów działo. W łagrach zginęło 1,6 miliona osób, czyli co dziesiąty więzień. A jednak, pomimo że świat był niedoskonały, to jednak ludzie czuli potrzebę posiadania dzieci. Sam jestem ciekaw, jak państwo potrafiliby te Demograficzne procesy wytłumaczyć, bo przecież jest to poniekąd sprzeczność, kiedy żyliśmy w tych skrajnie trudnych warunkach, rozmnażaliśmy się, a kiedy dziś jest dobrobyt, to nas jakby ubywa. A proszę tutaj spojrzeć, od upadku Związku Radzieckiego liczba ludności zaczęła maleć. Widać to na wykresie: już nie ma Łagrów, ale liczba ludności zmalała. Za czasów komuny, pomimo Łagrów, liczba ludności rosła, a potem już Łagrów nie było, ale liczba ludności malała. No i na terenie całego byłego Związku Sowieckiego ta liczba ludności zaczęła ostatnio wzrastać. Widać to prawda, ale na obszarze Rosji tendencja jest nadal jednoznaczna: ludności ubywa. A po drugie, no, proszę spojrzeć, stale maleje udział ludności rosyjskiej. W roku 1953-54, czyli w chwili śmierci Stalina, ten udział ludności rosyjskiej wynosił prawie 53%. A potem, potem stale spadał i spadał. W roku rozpadu Związku Sowieckiego ten udział wynosił 51%, a w roku 2018 to już tylko Niecała połowa. Gdyby tą ludność rosyjską odnieść do całej ludności zwią byłego Związku Sowieckiego, prawda? Już mówimy o byłym, ale udział tej ludności rosyjskiej maleje. Przez pryzmat liczby ludności widzimy tę malejącą rolę Rosjan i Rosji. Kiedyś to było ZSRR z tymi byśmy powiedzieli, przystawkami, a dziś to już tylko Rosja. Obszarowo ubyło prawie 1,4 powierzchni przez rozpad tego Związku Sowieckiego. 1,4 się oddzieliła i są to samodzielne państwa, a ludnościowo ubyło prawie połowa ludności. Już nawet nie wspominam o utracie przez Związek Sowiecki krajów satelickich czyli tego całego naszego obozu socjalistycznego. Ten blok sowiecki obejmował sporą część świata. No, tu widzimy go na mapie. Poza Związkiem Sowieckim w tym bloku były takie kraje w Europie jak Albania, Bułgaria, Czechosłowacja, Niemcy Wschodnie, czyli NRD, PRL, czyli Polska, Rumunia, Węgry, no a poza Europą to były Chiny, była Kampucza, Kuba, Korea Północna, Laos, Mongolia i, i Wietnam. Wietnam, który zwyciężył z Amerykanami w tej wojnie amerykańsko-wietnamskiej, wygrali i należeli do obozu socjalistycznego. Dzisiaj wracają z powrotem, chcą być z Amerykanami, bo widzą, że gospodarka socjalistyczna zaprowadziła ich na manowce. Idea była szczytna, ale gospodarka niestety nie zdała egzaminu. I wracają do Amerykanów i witają ich jak serdecznie, jako inwestorów. Tak, Upadek Związku Radzieckiego oznaczał rozpad całego sowieckiego bloku. Oznaczał rozpad współpracy gospodarczej w ramach RWPG, czyli tej Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i oznaczał rozpad Układu Warszawskiego, czyli paktu wojskowego pod dowództwem Związku Sowieckiego. Dla Rosji te rozpady, ten rozpad gospodarczy i ten rozpad militarny i to były bardzo poważne ciosy: ciosy polityczne, militarne i gospodarcze. A jak wygląda zaludnienie już tej współczesnej Rosji, dzisiejszej Rosji? Tu widzimy nocne zdjęcie z kosmosu z zaznaczonym jak zwykle Uralem. I widzimy ten jasny, rozświetlony pas na południu. Zaczyna się w Europie przed tą czerwoną linią pokazującą góry Ural. Tu jest zdecydowana większość ludności w tej części europejskiej, tak przynajmniej optycznie oceniając. A tereny północnej Azji są ciemne, jak bezksiężycowa noc. A jeśli w nocy panują ciemności, to znaczy, że nikt tam nie mieszka. A to jeszcze mapa zagęszczenia ludności. I mamy widok podobny jak na tych zdjęciach satelitarnych. Zagęszczenie w niektórych częściach europejskich Rosji przekracza 100 osób na kilometr kwadratowy. No, 100 osób to mniej więcej to, co mamy w Polsce. W Polsce mamy około 112 osób, więc w tych częściach europejskich Rosji, w części tych części europejskich Rosji, w niektórych częściach europejskich Rosji mamy podobnie jak w Polsce. Ale! Na zdecydowanej większości Azji, proszę popatrzeć, szczególnie w tej części północnej, zagęszczenie jest mniejsze niż dwie osoby na kilometr kwadratowy. No cóż, bezdroża, bezdroża, bezdroża. Bezdroża? No, termin bezdroża sugeruje, że tam nie ma dróg. No i rzeczywiście, jak spojrzymy na mapę dróg Rosji, to tych dróg wcale tam nie widać. No, a, jeśli nie ma dróg, to i nie ma ludzi. A tu jeszcze jedna mapa gęstości zaludnienia. Już zdecydowanie większa dokładność. I na tej, powiedzmy, dokładniejszej mapie już wybijają się dwa duże miasta Moskwa i Petersburg. Moskwa to tak jak nasza Warszawa przed Moskwą taką stolicą Rusi, był Twer. No, u nas też był Kraków. A teraz jest Moskwa, więc mówię, jak nasza Warszawa. A Petersburg miał trochę bardziej złożone losy. Petersburg założony został na bagnach. Na bagnach, żeby mieć dostęp do Bałtyku. Chcieli zbudować port. I to miasto na bagnach założył Piotr Wielki, car reformator. Piotr Wielki uczynił z Rosji imperium. Zreformował tą zacofaną Rosję na wzór zachodni. Potem w czasie II wojny światowej Petersburg zasłynął już jako Leningrad. Wówczas niemal 3 milionowe miasto i ten Leningrad wytrzymał 2,5 roku całkowitej blokady. Zginęło półtorej miliona mieszkańców, w większości z głodu. Poświęcenie i heroizm wpisane są w tę rosyjską historię. Warto o tym pamiętać. To jest troszkę inna duchowość jak u nas. Trochę inna przeszłość. Będziemy o tym mówić. A tu jeszcze zagęszczenie ludności nałożone na mapę administracyjną. Strzałką zaznaczam jeden z najsłabiej zaludnionych obszarów, Okręg Autonomiczny Jamarsko-Nieniecki. No, złoża gazu i ropy. Do roku 2030 obszar ten jamalsko-nieniecki przewidywany jest jako ważny strategicznie dla Rosji, bo stąd płynie gaz do Europy gazociągiem jamalskim. A tu jeszcze mapa pokazująca bardziej obrazowo rozmieszczenie ludności. Na każdym z zaznaczonych obszarów, w tych różnych kolorach, zamieszkuje po jednej trzeciej ludności. Proszę popatrzeć. Dopiero teraz widać, jak duże połacie Rosji są niemal bezludne. Wprawdzie są bezludne, ale mają dla Rosji ogromne znaczenie. Przede wszystkim gospodarcze. Ale Rosja, to tak jak widać na tym trzecim kolorze, to przede wszystkim obszary bezludne. Tak, tereny azjatyckie mają dla Rosji ogromne znaczenie gospodarcze. No, popatrzmy na wielkość produkcji. Tu widać to, też zaznaczamy różnymi kolorami. Im bardziej zielony kolor, tym większa produkcja, a im bardziej niebieski, tym mniejsza produkcja. I widzimy, że tak naprawdę to największa produkcja odbywa się na terenach bezludnej, północnej części azjatyckiej. Tam, gdzie nikt nie mieszka. A największa z największych to ten ciemnozielony kolor, oznaczający okręg jamalsko nieniecki no, i te sąsiednie, czyli złoża jamarskie gazu ziemnego. Złoże jest tak wielkie, że jego eksploatacja przewidywana jest do roku 2128. Jeszcze ponad 100 lat, przynajmniej według rosyjskich prognostów. Na zachód od okręgu jamarsko niemieckiego mamy okręg nieniecki. Znowuż ropa i gaz ziemny. Ropa i gaz stanowią w tym okręgu niemieckim aż 99% działalności gospodarczej. Poza ropą i gazem tam nie ma nic. Dalej mamy, proszę spojrzeć tu bardziej na południe, okręg hantymansyjski. I znowuż połowa produkowanej w Rosji ropy pochodzi z okręgu antymansyjskiego. Znowuż ropa, znowuż gaz. Dalej mamy sachalin. Jak tak patrzymy po wielkości produkcji, znowuż ropa naftowa, węgiel, rybołówstwo i drewno, surowce. Będziemy o tym mówić. Dalej jest czukotka. Państwo widzicie, ogromny obszar tam na tym wschodzie, północnym wschodzie, u samej góry. Powierzchnia prawie 740 tysięcy km2, czyli prawie 2,5 razy większa od Polski. A na tej powierzchni Prawie dwa i pół razy większej od Polski, mieszka zaledwie około 50 tysięcy mieszkańców. Zaledwie 50 tysięcy. Ale mają bogactwa: złoto, srebro, miedź, węgiel kamienny i brunatny, i cynę, i wolfram, ropę naftową, gaz ziemny. No tak, jak Państwo popatrzycie, to ta azjatycka część Rosji to niewyczerpane złoża minerałów. To podstawa rosyjskiej obecnej gospodarki. Powiedziałbym nawet, to cała gospodarka. Ale jak popatrzymy na mapę wynagrodzeń w Rosji, to też pokrywają się one tutaj z produkcją. Ci, którzy eksploatują złoża, dobrze zarabiają, chociaż jest ich bardzo niewielu. I między tymi azjatyckimi okręgami, proszę popatrzeć na wynagrodzenia, jest Moskwa. I jest także Petersburg, choć zarabia się tam już nieco mniej jak w Moskwie. Ta wysoka produkcja bierze się z eksploatacji złóż. Nie z prawdziwej produkcji, z eksploatacji złóż, ale będziemy o tym jeszcze mówić. Tak, Rosjanie wydobywają ze swojej ziemi wiele surowców. Ale podstawowym sposobem zagospodarowania powierzchni Rosji są lasy. Lasy, lasy i lasy, wszędzie lasy. Lasy zajmują aż 2 trzecie terytorium Rosji, bo tam nikt nie mieszka. Niektórzy mówią, że to te lasy to płuca ziemi, drugie po lasach amazońskich. No ale kolejna pozycja, proszę popatrzeć, jedna piąta powierzchnia Rosji jest wykorzystywana rolniczo. Powiedziałem powierzchni Rosji. Ale, ale właśnie, ale kto właściwie tę Rosję zamieszkuje? W końcowym okresie Związku Sowieckiego Rosjanie stanowili tylko połowę ludności, a w Rosji, w Rosji już po odcięciu tych przystawek stanowią ponad trzy czwarte ludności, a pozostali. No Rosję, współczesną Rosję, zamieszkuje około 200 grup etnicznych. Zróżnicowanie ogromne. Ale jednocześnie udział każdej z tych grup jest znikomy. Żadna z tych grup etnicznych nie stanowi na tyle liczebnej populacji, żeby mogła realnie wybić się na niezależność czy na niepodległość. Przykładowo Tatarzy stanowią drugą liczebnie grupę etniczną po Rosjanach. Jest ich aż 5,3 miliona. Najwięcej ich zamieszkuje Republikę Tatarstanu i Republikę Baszkirii. Tyle, że w Tatarstanie stanowią 52% ludności, a w Bashkiri zaledwie 24%. No i geografia położenia tych republik eliminuje je z możliwości wybicia się na niezależność. Pozostałe grupy etniczne są już zdecydowanie mniej liczebne. Rosjanie są niezagrożeni. Na każdym obszarze Rosji nie ma możliwości, żeby którekolwiek z tych obszarów chciało wybić się na niepodległość ze względu na narodowość, która je zamieszkuje. Pod tym względem to bezpieczeństwo polityczne Rosji jest zapewnione. Tu jeszcze widzimy mapę etniczną z grupami etnicznymi. Słowianie zaznaczeni na czerwono. Dominują w zasadzie w niemal wszystkich zamieszkałych terenach. Słowianie można powiedzieć, rządzą w tej ogromnej europejsko-azjatyckiej czy azjatycko-europejskiej Rosji. Skutkiem dominacji Rosjan jest też fakt, że często postrzegani są przez mniejszości jak okupanci. W każdym razie na tym poziomie codzienności. Sympatią innych grup etnicznych raczej się nie cieszą. Poza demograficzną dominacją Rosja, na szczerze nawet Słowian, jest jeszcze jeden czynnik jednoczący społeczności zamieszkujące Rosję. Jest nim religia. Niemal wszędzie w Rosji dominuje chrześcijaństwo. Muzułmanów jest zaledwie 8, czasem znajduje dane, które mówią o 10%, no zależy od źródeł. Raz nawet widziałem dane pokazujące, że tych muzułmanów jest 16%, ale nadal nie jest to konkurencja dla chrześcijaństwa. Tym bardziej, że gospodarczo najważniejsze tereny, czyli ta północna Syberia, są bezludne, są administrowane przez Rosjan. No i są formalnie chrześcijańskie. A to jest bardzo ważne, bo to jest to serce gospodarcze właściwie to jest cała gospodarka rosyjska. Ale ta rosyjska religijność odbiega i od zachodniej religijności, i od polskiej. Rosyjska religijność to często, no, jeżeli spojrzymy na prawosławie, to obrzędowość, śpiewy i obrzędowość. Ale te treści są płytsze. No i Rosjanie mają często sekty. Inne przeżywanie tej samej religii. Przykładowo rosyjskie chłysty. No, znane były zbiczowania. Seks małżeński u był zabroniony, a takie małżeńskie ciąże u kobiet należało zakończyć aborcją. Za to seks poza małżeński u był zalecany. A z kolei inni rosyjscy chrześcijanie, skopcy, no, żeby dostać się do nieba, musieli się wykastrować. I to zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Była u nich tak zwana wielka i mała pieczęć. Czyli wielka i mała kastracja, żeby trafić do nieba. Wielka pieczęć u kobiety to obcięcie obu piersi, wycięcie dużych i małych warg. Boże, nie chcę się rozwodzić nad szczegółami anatomicznymi, bo są szokujące. Mężczyźni też mieli małą i dużą kastrację, żeby trafić do nieba. Bez kastracji Czekało wyznawców piekło. Skopców było w XX wieku 100 tysięcy. Proszę pomyśleć, taka jest rosyjska religijność. Czasem robili ci skopcy łapanki na nowych wyznawców, kastrowali ich dokumenty i włączali do swojej sekty. Rosyjska religijność to trochę inny świat. Albo popatrzmy na reformy religijne Nikona. Z połowy XVII wieku. Nie chcę trywializować, ale duża część tych reform Nikona sprowadzała się do tego, czy żegnać się dwoma czy trzema palcami. I z tego powodu Rosjanie potrafili się wzajemnie bezpardonowo mordować. Bo jednemu pasowało przeżegnać się dwoma palcami, a innemu trzema palcami. To był powód do zabijania. Jak to się skończyło? No, ostatecznie wprowadzenie przez Nikona. Całkowitego zakazu picia alkoholu rozśirdziło Rosjan i spowodowało upadek Nikona, bo z alkoholem w Rosji nie ma żartów. Za ten zakaz spożywania alkoholu pozbawiono Nikona godności patriarchy i osadzono w monastyrze. No bo jak można wdrażać reformy i jednocześnie zabraniać picia alkoholu? Bez wodki nie bierzesz. Tak, religijność rosyjska to zupełnie osobny rozdział. Dużo duchowości, dużo przeżyć, ale mało tej treści, która na zachodzie jest treścią logiczną, która jest taką teologią dogmatyczną. Tego raczej nie ma. Z zachodniego punktu widzenia, państwa autorytarne, takie jak Rosja, nie są słabe. Tu widzimy Fragile State Index. Rosja i Chiny mają być mało stabilne według tej koncepcji Zachodu, według tej koncepcji demokracji. Ale przecież z tych amerykańskich stabilizacji, czy w Wietnamie, czy w Iraku, czy w Afganistanie, niewiele wyniku. Nie zaprowadzili demokracji. Widać, ta koncepcja amerykańska, ta koncepcja zachodnia nie wszędzie zdaje egzamin. Oceniają Rosję jako kraj niestabilny. Ale w mojej ocenie niestabilność Rosji nie wynika z ustroju, ale z innych czynników, o których będę teraz mówił. Przede wszystkim trzeba rozumieć, że społeczeństwo rosyjskie nękają poważne choroby. To współczesne społeczeństwo, to dzisiejsze społeczeństwo. Zacznijmy od aborcji. W Rosji każda kobieta ma do niej prawo. Tyle że w Rosji. Aborcja ma ogromną skalę. Sowieci byli pierwszym historycznym społeczeństwem na świecie, które aborcję zalegalizowało, a potem jego skala przybierała monstrualne rozmiary. W 1964 wykonano w Związku Sowieckim aż 5,6 miliona aborcji. 17 aborcji na każdych żywych 100 kobiet w wieku 15-49. Dokonało aborcji. Państwo sobie zdajecie sprawę, co piąta kobieta dokonała aborcji statystycznie. A dziś skala tego zjawiska w Rosji jest sporo ale Rosja często zdecydowanie lideruje światowym statystykom. Rosja to nadal mistrz świata w aborcjach. Ze względu na tak zwany krzyż rosyjski, o tu go widać na wykresie, czyli więcej śmierci niż zgonów. Próbuje się to zjawisko aborcji ograniczyć, ale daleka jeszcze do tego droga. Cóż, Sowieci długo pracowali nad tym, żeby życie ludzkie nie miało w tej dzisiejszej Rosji znaczenia. Po drugie, taką bolesną chore, chorobą Rosjan jest HIV i AIDS. Rosja zdecydowanie odbiega od standardów zachodnich. Tu widzimy statystyki umieralności na AIDS. Prawdzie nie jest to jeszcze poziom niektórych państw afrykańskich, ale skala tego zjawiska HIV-AIDS w Rosji jest wielokrotnie wyższa niż w państwach zachodu. W HIV-AIDS Rosja znacznie odbiega od cywilizowanego świata. To jest rosyjska choroba. Trzecią taką rosyjską chorobą są samobójstwa. Rosja od lat znajduje się w ścisłej czołówce światowej pod względem samobójstw. Za każdym razem pokazuje statystyki, żeby każdy mógł sam wyważyć znaczenie tych czynników. W każdym razie w Rosji o tych chorobach się mówi. Po czwarte to, co wszyscy znamy, czyli uwaga, zgony poalkoholowe. W Rosji za się nie wylewa. Powiem więcej: w Rosji pije się dosłownie wszystko, co ma jakieś tam procenty, żeby w głowie zaszumiało, a potem nawet przewróciło. No, i tradycyjnie wódka w Rosji nie jest, w ogóle na wschodzie nie jest droga, jest tania. Ale, ale co innego pić z umiarem, a co innego zapijać się na śmierć. W tym zapijaniu się na śmierć Rosjanie często nie mają sobie równych. Piłeś? Nie jedź. Nie piłeś? Wypij. Z gwinta i do dna. Po piąte, taką chorobą rosyjską, taką powiedziałbym przypadłością wschodu. Jest korupcja. Rosja to korupcja od zawsze. W Europie Rosjanie nie mają sobie równych, jeżeli chodzi o korupcję. Kiedy jeździłem handlowo do Rosji, to sami Rosjanie tłumaczyli, dlaczego u nich importowane towary są sporo droższe niż w krajach pochodzenia. Bo trzeba po drodze płacić pięciu pułkownikom za różne zezwolenia, rozryszenia. W Moskwie. Te same produkty kosztowały drożej jak w Niemczech. W korupcji są Rosjanie na miejscu 153 na świecie. To już jest zdecydowanie inna cywilizacja niż zachodnia. Te pięć chorób, które wymieniłem: aborcja, HIV/AIDS, samobójstwa, zgony po alkoholowej korupcja, to prawdziwa gangrena osadzona głęboko w mentalności rosyjskiej. I nie będzie łatwo tej gangreny się pozbyć, bo jest na trwały związana z ich chwalebną przeszłością, z której dzisiaj są dumni. Jaka to przeszłość? Zaraz opowiem. Przede wszystkim Rosjanie są dumni ze swojej przeszłości. W szczególności z przeszłości sowieckiej. Pamiętajmy, że byli wtedy supermocarstwem. Mieli w swoim obozie sporą część świata i jeszcze więcej sympatyków, którzy widzieli w nich społeczną alternatywę dla bezwzględnego kapitalizmu Stanów Zjednoczonych. Ta rosyjska przeszłość w dużej części kojarzy się ze Stalinem. Dlatego Stalin darzony jest w Rosji sentymentem. Stalin ma w Rosji pomniki. I uwaga, nadal stawia mu się pomniki. To Stalin wygrał z Niemcami wielką wojnę ojczyźnianą. Światowy porządek gospodarczy z Bretton Woods? No, główny negocjator amerykański Henry Drexler White był radzieckim szpiegiem. Zresztą tych radzieckich szpiegów było na świecie bardzo wielu. Na świecie była moda na Związek Sowiecki i na rewolucje socjalistyczne, szczególnie wśród państw Trzeciego Świata, ale także w Ameryce Łacińskiej. Przecież mamy choćby teologię wyzwolenia, czyli walkę o sprawiedliwość z karabinem. Mamy choćby do dziś Czegewary. Jest popularny wśród młodzieży koszulki z nadrukiem Czegewary. Młodzież lubi nosić, szczególnie studenci. Ale także w Europie Zachodniej dużą. Rolę polityczną odgrywały partie socjalistyczne i komunistyczne, szczególnie we Włoszech czy we Francji. Stalin, a potem jego następcy decydowali o powojennym politycznym porządku świata. Pojęcia zimnej wojny czy żelaznej kurtyny są trwałą częścią historii powszechnej, historii świata, historii Europy. Związek Radziecki był aktywny militarnie i gospodarczo. W każdym zakątku globu w miarę potrzeb. Stalin stworzył ze Związku Sowieckiego mocarstwo atomowe. A w latach 80. to Związek Sowiecki miał zdecydowanie więcej głowic atomowych niż Stany Zjednoczone. Państwo tu widzicie na wykresie. To naprawdę było państwo numer jeden na świecie. W różnych aspektach. A wyścig w kosmos. Najpierw był w kosmosie. Rosyjski pies Łajka. Potem był Juri Gagarin. Potem Walentyna Ciereszkowa. Ta radziecka duma z podboju kosmosu jest do dzisiaj silną częścią rosyjskiej mentalności, przeszłości i mentalności. Rosyjskiej dumy. A potem przyszły te paskudne lata 90. i same nieszczęścia. Najpierw nastała pierestrojka i totalny bałagan. Totalny bałagan, bo przecież Rosja nie znała ze swojej historii praktyki demokracji. Przez tą całą swoją historię, ten ponad tysiąc lat, mieli raptem sześć miesięcy demokratycznych rządów Kieryńskiego, które skończyły się rewolucją październikową. I nigdy poza tym demokracji nie zaznali. A potem w 1991 roku upadł Związek Radziecki. A za Związkiem Radzieckim rozpadł się cały blok państw socjalistycznych. Potem rozpadła się bratnia socjalistyczna Jugosławia. I to Zachód odgrywał kluczową rolę w ustalaniu nowego porządku i sądzeniu niedawnych sojuszników radzieckich tych narodów w Jugosławii. One zostały bez tego swojego, ja bym powiedział, opiekuna. Po śmierci Josipa Broskito. I dzisiaj przeszedł pod tą, powiedzielibyśmy poniekąd, pod panowanie, pod strefę wpływów Zachodu. Rosjanie utracili jugosłowiańskich przyjaciół. Pozostali jeszcze tylko jedyni sojusznicy Rosjan-Serbowie, ale Zachód bardzo mocno pracuje nad tym, żeby tych Serbów zdusić. Między innymi temu służyło odebranie Kosowa. Po rozpadzie Związku Radzieckiego w Rosji nastała ogromna bieda. Ogromna bieda i bezprawie. Na polskich bazarach były tabuny ruskich, którzy przyjeżdżali do nas na handel za chlebem. A w 1998 roku Rosja jeszcze dodatkowo przeżyła kryzys finansowy, czyli de facto niewypłacalność państwa. A na dodatek do byłych sojuszniczych państw socjalistycznych wprowadziło się NATO. No i NATO skutecznie wypierało Rosję coraz bardziej na wschód i na wschód. Europa Wschodnia weszła do NATO, czego też Rosjanie się nie spodziewali, co też dla nich było ogromnym ciosem. Rosjanie stale postrzegają Zachód, a w szczególności Stany Zjednoczone, jako swojego największego wroga. Pokazuję to na slajdach. I Rosjanie wierzą w odbudowę silnej Rosji. Nawet aneksja Krymu w 2014 roku z rosyjskiego punktu widzenia była zjawiskiem pozytywnym. Tak przynajmniej widział to przeciętny Rosjanie. Zabrali Ukrainie Krym, ale Rosjanie ocenili to jako pozytywne zjawisko. Mówię o tej historii Rosji ostatnich dekad, żeby zrozumieć rosyjskie postrzeganie świata i rosyjską. Mentalność. A czy Rosjanie są dzisiaj szczęśliwi? Nie, nie są szczęśliwi. Zajmują jedno z ostatnich miejsc w Europie. Ich poczucie szczęśliwości po przełączeniu Krymu na krótko wzrosło. Widać to po wykresie. Zabrali Ukrainie Krym i go przełączyli do Rosji i poczuli się szczęśliwsi. Ale potem znowu dały o sobie znać bolączki dnia poprzedniego i niedostatek. I ta rosyjska szczęśliwość opadła. Ale, żeby jeszcze lepiej zrozumieć Rosjan, to trzeba się jeszcze trochę cofnąć do ich historii. Ruś od swojego zarania była państwem europejskim w 1988 roku, niektórzy podają 989, Ruś Kijowska przyjęła chrzest, ale już dwa wieki później Ruś przeżyła najazd mongolski. Najpierw w 1223 Rusinii przegrali bitwę pod Kałką, a potem od 1240 utracili swoją niezależność. Mongołowie zostawili te ruskie kniaziątka na ich książęcych tronach, ale co roku oczekiwali od nich danin. Jeśli danina takiego ruskiego księcia była wystarczająca, to taki książę otrzymywał Jarłyk, czyli prawo do dalszego rządzenia. Ale jeśli Mongołowie mieli jakieś ale, bo na przykład danina była zbyt mała od takiego księcia, to taki książę skracany był o głowę. I na jego miejsce przychodził następny rosyjski książę, który musiał bardziej zdzierać z ludzi i dawać Mongołom tą coroczną daninę. Każdemu z tych książąt zależało na tym, żeby ten jarłyk otrzymać, czyli to przedłużenie panowania, coroczne przedłużenie panowania. I zależało tym książętom na przeżyciu, dlatego ze strachu dusili tych swoich rosyjskich poddanych, żeby zadowolić Mongołów to rosyjskie panowanie trwało aż do bitwy na Kuligowym Polu w 1380 roku. Siły walczących były podczas tej bitwy mniej więcej równe, po około 30 tysięcy walczących. I Rusini pokonali Mongołów. Zwycięzca, ruski książę Dymitr, otrzymał przydomek dońskiego i jest do dzisiaj rosyjskim bohaterem narodowym. Ale przez dwa prawie wieki Rosja była pod mongolskim butem. Potem Rosja rosła w siłę. Szczytem tych wzrostów były rządy Iwana IV Groźnego. Potomni nazywali go groźnym, bo, bo słynął z okrucieństwa i mordował tysiące ludzi. Zamordował też swojego drugiego syna. Ale za czasów Iwana Groźnego rozpoczął się proces podboju Syberii. Zwyczajowo Syberią nazywa się obszar ograniczony, to tak jak widać tu na slajdzie, górami Ural na zachodzie. Od północy to jest ta linia brzegowa Oceanu Arktycznego i jego zlewisk. Od zachodu mamy Ocean Spokojny, a od południa tę granicę Syberii stanowią stepy Kazachstanu i Mongolii. Podbój Syberii miał w zasadzie charakter handlowy. Kupcy stroganowowie byli niepokojeni najazdami ludów Uralu, no i Za Uralu, więc zorganizowali kozacką wyprawę. Żeby przerwać ten najazdowy proceder, zaprosili do siebie i wyposażyli oddział kozaków dońskich. Oddział był niewielki, 840 osób, dowodzony przez Jewgenia Jermaka. Jermak to taki symbol podboju Syberii. I w 1580 Pierwszym zaczął się podbój Syberii. Dońscy kozacy podbijali Syberię. Kozacy przeprawiali się łodziami w dół rzek. Państwo widzicie, te rzeki płyną z południa na północ. I kozacy tymi rzekami się przeprawiali. A jak napotykali jakichś tubylców, to tłumaczyli im, że muszą płacić białemu człowiekowi jasak. Chcesz żyć, to płać jasak. Wcześniej Rusini płacili Mongołom daniny i otrzymywali jarłek, a teraz kazali sobie płacić jasak. Co to był jasak? No, słowo jasak brało się z mongolskiego zasak, czyli władza, taka ciągłość historyczna. Jasak to była danina, no, tyle, że płacona przez tych tubylców na rzecz Rosjan w naturze. W naturze, czyli to były skóry soboli, lisów, bobrów, kun, czasami innych futrzaków, a czasami to było bydło. To zyski były głównym bodźcem dla kontynuowania podboju Syberii. Podbój Syberii rozłożony był w czasie, tak jak tu widać na tych slajdach, jak pokazuję, ale następował systematycznie. Syberia była słabo zasiedlona, dlatego do jej podboju wystarczył taki oddział Kozaków. Najczęściej wymieniana liczebność tego oddziału to około 1500 osób. Z kolei tych syberyjskich tubylców, tych, którzy tam mieszkali przed przybyciem Rosjan, no, było raptem, jak się szacuje, około 236 tysięcy. To są te badania rosyjskie, i to w dodatku rozproszonych na olbrzymim terytorium. No więc nic dziwnego, że półtora tysiąca kozaków wystarczało dla dokonania podboju Syberii. Ale pomimo niewielkiej liczebności tych syberyjskich ludów, bardzo wielu tubylców bądź to zginęło z rąk kozackich, no bo dobite jednak dochodziło, oni nie chcieli się podporządkowywać, bądź zmarło w wyniku chorób, głównie ospy. Można powiedzieć, że kolonizacja wszędzie przebiegała podobnie. Czy to w obu Amerykach, czy to w Australii, czy wreszcie na Syberii. Zawsze jej koszty były tragiczne dla ludności tubylczej. Zawsze tubylcy ginęli masowo. Tereny syberyjskie były słabo zaludnione, bo proszę zerknąć na mapę średnich rocznych temperatur. Na większości Syberii średnie roczne temperatury wynoszą Poniżej minus 10 stopni. Nawet jeżeli dawało się jakoś w lecie przeżyć, to zimy potrafiły być bardzo mroźne i potrafiły skutecznie zniechęcić do zasiedlenia. A tu jeszcze mapa klimatów. Na zdecydowanej większości Syberii przeważa klimat subarktyczny, sporo tundry. Chętnych do zamieszkania na Syberii nie było zbyt wielu, dlatego Syberia zasiedlana była podobnie jak Australia. Bo w Australii, jak Państwo wrócicie pamięcią, wysadzano angielskich skazańców, którzy już nie mogli wrócić z powrotem do, na wyspy brytyjskie. A na Syberii osadzano wrogów caratu. Wielu Polaków w ramach syłki tam trafiło, szczególnie po polskich powstaniach. Od XIX wieku mieliśmy też do czynienia z przesiedleniami narodów w obrębie Imperium Rosyjskiego, między innymi Ormianie i Muzułmanie. Potem w 1916 roku, czyli kiedy u nas w Europie trwała pierwsza wojna światowa, otwarto kolej transsyberyjską. Przemieszczanie przez Syberię stało się zdecydowanie łatwiejsze, a po utworzeniu Związku Sowieckiego zaczęły powstawać obozy gułagu. Odbyła w nich karę, tak jak już wspominałem, łącznie około 18 milionów ludzi. Ale szacunki są bardzo różne. Sołżenicyn pisze o uśmierceniu nawet 60 milionów ludzi w Gułagu w okresie do roku 1956. W Związku Sowieckim człowiek był niczym, więc nawet statystyk nie prowadzono, bo i po co? To społeczeństwo było ważne. To idea była ważna, a nie człowiek. Inna mentalność niż na zachodzie. Polecam Państwu do lektury archipelag Gug Sołżenicyna, trzy tomy, czyta się świetnie. To jest to po prostu jakby opowieść, coś podobnego jak 5 lat kacetu Stasiuka. Albo polecam film Czekista, Aleksandra Rogoszkina, szczególnie ten film jest dla osób o bardzo silnych nerwach, bo pokazuje, jak Sowieci po dojściu do władzy mordowali systematycznie, mordowali. Trudno to nazwać wyrokami. Tam się ginęło tylko dlatego, że przynależało się do określonej klasy ludzi według tej systematyki sowieckiej. Rosjanie Syberię podbili, a potem zasiedlili. Ale najpierw zasiedlili ze słońcami. Można powiedzieć, że Sowieci weszli w buty Mongołów. Mongołowie przed wiekami władali tym terytorium i stworzyli olbrzymie euroazjatyckie imperium. Mongołowie byli wyjątkowo okrutni, a nawet można ich metody podboju nazwać ludobójstwem. Ale przecież Sowieci sprawowali swoje władztwo w niemal identyczny sposób jak Mongołowie. Najwięksi okrutnicy w historii Mongołowie znaleźli kontynuatorów sowietów ta syberyjska ziemia nie poznała nigdy choćby cienia demokracji ale rosyjska kolonizacja nie zakończyła się na syberii Handlarz futer Siemion Iwanowicz-Dierzniew przepłynął cieśninę Beringa i dotarł do Ameryki w 1648 roku. W 1648 roku, czyli wtedy, kiedy u nas było powstanie chmielnickiego, to ukraińskie powstanie. U nas było ukraińskie powstanie chmielnickiego, a u nich było dotarcie do Ameryki. I zaczęła się rosyjska kolonizacja Ameryki Północnej. Powstała tak zwana Rosyjska Ameryka, która objęła swym zasięgiem Alaskę, Aleuty, archipelag Aleksandra oraz wybrzeża dzisiejszych stanów i prowincji Kolumbii Brytyjskiej, Waszyngtonu, Oregonu i Kalifornii. Najdalej na południe wysuniętą stanicą rosyjską był Fort Ross w środkowej Kalifornii. Szacuje się, że ten ogromny rosyjski obszar w Ameryce miał powierzchnię około 1,5 miliona kilometrów kwadratowych. Półtorej miliona kilometrów kwadratowych, czyli to jest mniej więcej pięć razy więcej niż obecna powierzchnia Polski. I te półtorej miliona kilometrów kwadratowych zamieszkiwało, uwaga, około 2,5 tysiąca Rosjan i około 60 tysięcy rdzennych Indian. Ale niektóre statystyki mówią, że Rosjan było zaledwie 800. Wielkie bezludne tereny. Gęstość zaludnienia Uwaga, 40 osób na 1000 km kwadratowych. No cóż, pustkowia, powiedzieć pustkowia, to jeszcze za mało powiedzieć. I tak jak od roku 1602 powstawały w krajach Europy Zachodniej kompanie handlowe dla gospodarczej eksploatacji Nowych Ziem, tej kolonizacji, tak w 1799 powstała kompania rosyjsko-amerykańska z siedzibą najpierw w Irkucku, a potem w Piotrogrodzie. Odległości były zbyt duże, żeby eksploatacja tych terenów amerykańskich mogła być efektywna. I ostatecznie w roku 1867 Stany Zjednoczone kupiły Alaskę od Rosji za 7,2 miliona dolarów. Rosja sprzedała tę Alaskę, bo obawiała się, że Anglicy zabiorą Alaskę siłą. Bo to już za duże odległości były dla Rosjan. I Rosja dawała jeszcze sute łapówki amerykańskim senatorom, żeby amerykański senat tę umowę o sprzedaży Alaski ratyfikował. Amerykański senat wprawdzie ratyfikował tę umowę, ale amerykańskie media krytykowały rozrzutność ich niego rządu, że zapłacono za pustkowia i w dodatku gigantyczne pieniądze. Dopiero potem, kiedy w 1896 wybuchła gorączka złota na Alasce i jeszcze jak odkrywano kolejne bogactwa, okazało się, że to był dla Amerykanów złoty interes. Amerykanie kupili nieprzebrane bogactwo surowców za bezcen. Rosja pozbyła się Alaski, ale Syberia pozostała rosyjską własnością. I ta Syberia będzie potem największym skarbem rosyjskiego imperium. A nade wszystko Związku Sowieckiego i dzisiejszej Rosji. I przypatrzymy się tej rosyjskiej gospodarce, współczesnej gospodarce, ale już w następnej części wykładu, na którą już teraz Państwa serdecznie zapraszam.